żeby ogórki mocno rosły i planowały w ogromnej ilości owoców poszukiwałam takiego przepisu od lat natknęłam się na niego niedawno i to przypadkowo były to stare notatki babci mojej koleżanki wypróbowałam i rezultat przeszedł moje najśmielsze oczekiwania do 5 konewki z wodą musimy dosypać jeden litr popiołu drzewnego oraz 200 ml zwykłego octu Powstały koncentrat stosujemy w proporcjach 1 litr tego koncentratu i mieszamy go z 5 litrami ciepłej wody. Takim roztworem podlewamy nasze ogórki po jednym litrze na każdy krzak. Co daje popiół drzewny? Pozyskiwany z biomasy roślinnej nawóz z popiołu ma w swoim składzie niezbędny dla roślin potas, fosfor, wapń oraz mikroelementy. Nie zawiera on natomiast azotu, gdyż ten w czasie spalania drewna jest uwalniany do atmosfery. Popiół drzewny, zastosowany jako nawóz, może przyczynić się do poprawienia właściwości fizyko-chemicznych gleby i plonowania roślin. Stanowi doskonałą alternatywę dla nawozów mineralnych. Popiół drzewny, choć na ogół jest odpadem, może zostać wykorzystany do nawożenia roślin ogrodowych. Nawóz z popiołu warto wykorzystać w ogrodzie zarówno wiosną, jak i jesienią, dodając go do kompostu lub rozsypując bezpośrednio na zagonach. Można również stosować popiół drzewny jako nawóz na trawnik. Z uwagi na wysokie pH Popiół drzewny może być stosowany do odkwaszania gleb, podobnie jak wapno nawozowe. Liczne badania wskazują, że działanie popiołu drzewnego może zwiększyć plony roślin na niektórych glebach nawet o 45% w porównaniu z tradycyjnymi nawozami wapniowymi. Ocet Wielu naukowców twierdzi, że im wyższy poziom kwasu octowego w roślinie, tym lepiej poradzi sobie ona z suszą. Zmutowane rośliny z uszkodzonymi genami odpowiedzialnymi za produkcję octu wymarły dość szybko, podczas gdy mutanty, które produkowały jeszcze więcej octu niż zwykle, przetrwały suszę. Co więcej, okazało się, że nawet jeśli po prostu nakarmimy roślinę octem, jest bardziej prawdopodobne, że przeżyje brak wody. Ocet jest doskonały na choroby grzybicze roślin, jest świetnym herbicydem, stymuluje wzrost nasion, niezastąpiony na szkodniki. Ale o tym wszystkim opowiem wam w kolejnych częściach o occie, ponieważ warto znać jego rolę w uprawie roślin w naszym ogrodzie, gdyż nie tylko jest bardzo skuteczny i tani, ale też często dużo lepszy od drogich środków chemicznych.